Dzień dobry, moi drodzy, Rozmary z tej strony. Moi drodzy, my dzisiaj z Emilką wybieramy się pod lipę. Lipy szukać. Tak sobie żartujemy. Wzięliśmy ten nowy plecak. W ten nowy plecak wzięliśmy ten akordeon. Niestety tylko ten, został mi się tylko ten nowy, bo na tym, który naprawiam, to tam za bardzo się nie nadaje, żeby go zabierać w pole. Emilcia niesie statyw, będziemy nagrywać jakiś filmik. Ona sobie tam chwilę pogra, wzięliśmy takie jakieś tam ręczniki pod tyłek i będziemy szukać jakichś starych pieńków, żeby gdzieś się usiąść. A ja będę sobie ćwiczył, moi drodzy, na akordeonie. Sobie powiedziałem teraz, ten plecak kupiony jest po to, żeby też sobie ćwiczyć w plenerze. Nic nowego nie zagram. Tam jakieś tylko mam na kartce zapisane. Tak tylko nazwy utworów. Nawet nie zapisywałem, jakie akordy będę używał. Będę musiał sobie po prostu z pamięci odtworzyć. Ale chodzi o to, żeby po prostu wyćwiczyć. Jak najwięcej grać te utwory, żeby później można było jeszcze je ulepszać. Ale trzeba grać. Ja coś o tym wiem. Ktoś, kto gra, to wie. Przynajmniej na takich właśnie instrumentach różnych, przeróżnych, że minimum 5 dni w tygodniu musi wieczorami, późnymi popołudniami musi po prostu od czasu do czasu sobie tam tą godzinę czy półtorej przysiąść, wygrać to, przegrać to, co się uczy. No i oczywiście zacząć się uczyć nowych utworów, a to nie zawsze jest łatwo. Ja teraz właśnie spróbuję, moi drodzy, mogę wam powiedzieć, Fale Dunaju. Już dwie części tak troszeczkę mam opanowane. Wiem, jak grać Fale Dunaju na przykład. A składa się z czterech części, ale długo nie zagram, bo na razie moje używanie basów jest na tyle ubogie, a w tym utworze bardzo dużo się zmieniło. Znaczy zmieniło się w tym, że ja teraz po prostu uczę się troszeczkę tych trudniejszych basów, żeby te coraz trudniejsze utwory się uczyć. No i moi drodzy, powiem szczerze, że na razie te Fale Dunaju to w domu tak przy lustrze, bo chcę po prostu to kilka razy sobie przegrać, się nauczyć, ale niestety będę musiał po prostu z czasem wyczuwać lewą rękę, czyli basy, i wtedy, jeżeli jak ja już opanuję te basy przy jednym, drugim, trzecim, czwartym takim trudniejszym utworze, to później już będzie mi łatwo. Tutaj po prostu lewa ręka, moi drodzy, nie widzisz tych guzików, musicie to zrozumieć. Ktoś, kto grał, uczył się kiedyś grać, to wie doskonale, że zaczynał od basów durowych. Ja na razie jeszcze cały czas jestem na etapie basów durowych. Dlatego mam tam kilka tych takich utworów, takich prostych. Zapada zmrok, tam Madonna, czy tam właśnie takie różne Zielonym Gaju, Zagraj mi piękny cyganie, Szła dzieweczka do laseczka. Co tam jeszcze, kochanie? Rezerwę gramy, cyganów, to takie właśnie, staram się na razie te proste utwory odszukiwać i żeby po prostu jak najwięcej ćwiczyć. Dlatego dzisiaj na pewno Sokołów nie zagram, a wczoraj już próbowałem, także już potrafię je zagrać przy lustrze. Tak, niedługo wam może tam nagram taki krótki filmik, jakie gram, ale jak będziecie widzieli, że jestem tak zapatrzony w jedno miejsce, to znaczy, że ja po prostu patrzę sobie tam na lustro, bo mam tam kartkę przyczepioną z tymi akordami. Właściwie akordy to pamiętam, ale tak po prostu widzę wtedy po prostu, gdzie mam przeskakiwać z tą lewą ręką. No tak to wygląda ta moja nauka na dzień dzisiejszy. A moi drodzy, dobra, pomalutku pójdziemy, kochanie. Moi drodzy, bo my teraz będziemy szukać jakiegoś drzewa, tutaj jakiegoś zacisza, żeby sobie potrenować, ponagrywać i na pewno jakiś skrawek z tego filmiku pójdzie w relację. A ten filmik, my tam w sumie te filmiki często gęsto bez obrabiania puszczamy tak jak jest, nie Emilcia? Pokazujemy jak jest jak jest. Moi drodzy, co chciałem powiedzieć? Akordeon naprawiałem, może niektórzy zauważyli tą Wiktorię i przyznam się szczerze, że ona teraz jeszcze gorzej gra jak grała. No, zepsułem, po prostu można powiedzieć, że go zepsułem. Naprawiłem te głosy, które chciałem, tam właśnie od góry chyba, od C czy E, tam co takie właśnie, chyba C, od C co zaczynałem tam grać niektóre utwory od góry, tam mi jeden w ogóle głos nie działał, teraz przyznam się, że wrócił ten głos, tyle o ile.
ale po tym złożeniu, teraz troszeczkę odleżał, się okazało, tam w międzyczasie mi się basy zawiesiły, to zacząłem regulować te basy i grałem na tych basach i wszystko było dobrze, a teraz coś się okazało, że w jedną stronę jak miechem się rusza, to jest wszystko ok, a w drugą jak powietrze dostają zawory z innej strony, to mi tam gwiżdże coś od tej, jakiś zaworek mi, jeden głos mi gwiżdże. A znowu od akordów, od prawej strony się okazało, że wieczorem jeszcze próbowałem, mówię, o już lepiej, lepiej, a teraz się okazało, że wcale nie jest lepiej. Znaczy jest lepiej, ale nie tak jakbym chciał, bo pogorszyło się troszeczkę, bo zaczęły te głosy teraz po prostu dziwnie brzmieć. Wchodzą w takie wibracje, to już taka właśnie, ja przestrzegam ludzi, którzy tam się sami zabierają za takie rzeczy, ja po prostu zapomniałem się. Bo ja poprzednim razem to spirytusem czyściłem. Spirytusem czyściłem akordeon w środku. I tak samo powinienem wyczyścić te głosy w środku, co w głośnicach. Są te takie metalowe, takie widzieliście na filmie. Takie metalowe blaszki prostokątne z zaworami i z takimi piszczałkami metalowymi. Ja tam po prostu chciałem te piszczałki oczyścić, żeby te przerwy tam były, żeby one normalnie wibrowały, żeby normalnie dźwięki dawały. No i wszystko się udało ładnie, pięknie. Tylko się okazało, że tam od strony akordów były zaworki plastikowe, a nie tak skórzane, co ja kupiłem, żeby właśnie powymieniać, poprzyklejać skórzane. Ja nie wiem nawet, czy mogę teraz dać od tamtej strony, czy tam muszą być takie plastikowe, no nie wiem, będę musiał się zorientować przed naprawą, bo teraz będę kupował kolejne jeszcze jakieś takie różne części. No i tak wyszło, że te zaworki plastikowe troszeczkę się od tego rozpuszczalnika, bo one są przy tych piszczałkach, troszkę się powyginały w jedną, drugą stronę i on jeszcze w miarę grał, a jak on przeleżał teraz dwa dni, ja dzisiaj próbuję, a tam kurde co drugi głos takie dziwne wibracje wchodzi, to słychać ewidentnie, że są tylko zaworki do wymiany i on stroi normalnie, także ja wiem, że ja sobie tam z czasem z nim poradzę, bo ja i tak muszę kupić wosk, bo jak będę oczyszczał te głosy, to ja będę potrzebował wosk, moi drodzy, żeby na nowo tam go położyć i zalać woskiem, żeby te głosy były w tej głośnicy szczelne. Tak, po prostu opowiadam. Nie każdego musi to interesować, nie każdy się na tym zna. Ja to się poznaję, a ci, którzy się znają, którzy kiedyś obejrzą ten filmik, bo on tam pod jakimś takim tytułem może będzie, muzykowania tam coś, no to będą wiedzieli, o co chodzi, od razu będą wiedzieli, co on narobił, że użył rozpuszczalnika. Kto w ogóle mu rozpuszczalnik kazał dawać tam, tak? No faktycznie, ja nie pomyślałem. Ja byłem święcie przekonany, że tylko zawory będę czyścił, te głosy, te metalowe, mówię, i że tam zawory będą skórzane, stare skórzane. Mówię, to stare skórzane mogę tam delikatnie sobie takim rozpuszczalnikiem przetrzeć, nie? Tam nic by im nie było, a jednak widzicie. Ale dobra, nic mu nie zrobiłem, krzywdy wielkiej. Tam... Jedyna sprawa, która jest do zrobienia w nim, to te basy, co jakiś czas tam się zawieszają. Dobra, jakoś tam sobie na razie z tym radzę. A druga sprawa, chodzi głównie o te głosy i zaworki. Będę miał teraz znowu troszeczkę materiału, kupię, to będę się tam przy nim bawił. Później go na nowo złożę, bo tam złożenie to nie jest takie tam taki problem. Teraz co prawda mam nowe uszczelki na mniechu. No i druga sprawa, on teraz też dostał innej kompresji. Powietrza dostał po prostu więcej, a ten wosk już kruszeje i te zaworki po prostu już, no jak ktoś się zna, to wie o czym mówię. Te zaworki po prostu dostały teraz więcej powietrza i tracą szczelność tam, dlatego to wszystko teraz tak wibruje i no i mówię, do tego jeszcze ten rozpuszczalnik nieszczęsny. No cóż, ale dobra, nie jestem zły tam aż tak bardzo, wiem o co chodzi. Później może z czasem będę musiał jeszcze tylko gdzieś doszukać jakiegoś filmu dokładnie, jak się to ściąga poprzednie te zaworki, te plastikowe i jak się montuje te nowe, tak? Czy to przykleić wystarczy, tamte poobcinać i na tamte po prostu poprzyklejać nowe. Będzie filmik, to będziecie wiedzieli, o co chodzi, bo ja będę tam starał się na bieżąco coś tłumaczyć. Nie, Emilcia? No Emilcia już myśli o graniu. No dobra, moi drodzy.
my będziemy wyłączać, bo my tu się już zbliżamy do takiego stawu, będziemy szukać jakiegoś drzewa, jakiegoś zacisza. Najlepiej, żeby tata mógł sobie nie usiąść na jakimś pieńku. Nie, wzięliśmy takie ręczniki pod tyłki, posiedzimy sobie, a później zobaczymy, może jeszcze będziemy musieli iść po picie gdzieś kupić, jak ponagrywamy trochę. I tak dzień minie, ale powiem szczerze, za ciepło nie jest, nie, Emilcia? O, ty, Emilcia idzie. Dobra, moi drodzy. Moi drodzy, dzisiaj jest niedziela. Jutro jeszcze mam wolę. Jak na razie mi się udało, że nikt do mnie nie dzwonił z pracy. Nie muszę na żadną usterkę, awarię iść. Super sprawa. No. A jeszcze mam taki plan, moi drodzy. Niedługo się już zaczyna majówka, tak? Od jutra. I mam taki plan, bo teraz takie te majowy miesiąc, że pójdziemy w jakiś dzień z Emilką po południu do lasku, tam gdzie mamy tą wieżę taką widokową, weźmiemy statyw i postaramy się nagrać taki filmik, jak tam gram. No na pewno jak tam gram, tak gdzieś wieczorkiem, jakimś takim późnym popołudniem, zapada zmrok i takie różne mam w planie sobie tam poćwiczyć troszeczkę. Właśnie na tym punkcie widokowym, przy koronie tych drzew. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na pewno wyjdzie. Będzie klimacik. To i gra będzie szła. Zobaczcie, moi drodzy. Tutaj jest ten staw. Taki stawik, co kiedyś nagrywałem ten film o kryzysie i o tych karasiach. Ale powiem szczerze, że i tak jakbym wziął krzesełko, to na krzesełko na akordeonie bym nie zagrał, bo ona ma oparcia. Jest zamówione podobno krzesełko. Ola mi zamówiła jakieś krzesełko takie typowo właśnie, żeby wziąć w rękę i żeby pójść na pole sobie ćwiczyć i tam sobie troszeczkę ponagrywać. Także będą filmiki z pleneru, z różnych miejsc, na razie nie z miasta może, ale ja podejrzewam, że już za rok na majowe to już na miasto będę sobie wieczorami w maju jeździł grać. Oczywiście tam po części troszeczkę zarobkowo to będzie się odbywało, bo no nie ukrywajmy, tak? Ludzie tam różni przyjeżdżają i niektórzy po prostu, ja na przykład zawsze, nie Emilcia? My zawsze dajemy takim różnym grajkom, muzykom, a tym bardziej widzimy, jak się widzimy, że ktoś się stara i tam za dużo nie ma na zbierane tam w tym swoim tym pojemniczku, to zawsze się staramy tam właśnie coś rzucić i w przyszłym roku już tak mam zaplanowane, że będę jeździł, bo to trzeba naprawdę wyćwiczyć, jeżeli jest się samoukiem, bardzo dużo utworów trzeba jednak wyćwiczyć, bo ja mam troszeczkę doświadczenia, jeżeli chodzi o układanie ręki, o palcowanie, bo uczyłem się kiedyś prywatnie na pianinie. Co, kochanie, zmęczona? Uczyłem się na pianinie, czyli troszeczkę już opanowałem tych technik, ale no alfa omegą nie jestem. Także nie mogę powiedzieć, że jakoś tam. Znaczy wiadomo, ja przecież ja słyszę, głupi nie jestem. Wiem doskonale, że dobrze nie gram, bo byłem w orkiestrze wojskowej i oglądam filmy, jak ludzie grają na akordeonach i nikomu nie zazdroszczę, broń Boże. Oglądam bardzo dużo, to go leci mi tam w pokoju, tam na tym YouTubie, bo ja też z tych niektórych filmów tam są ci panowie, którzy starają się pomóc i uczą troszeczkę przez internet, troszeczkę tam liczą na subskrypcje, nic z tego nie mają, a niektórzy już po prostu już tam nawet sobie na tym zarabiają, bo ludzie im płacą za właśnie takie różne szkolenia, prowadzą takie kursy. Także to wszystko się odbywa przez internet, ale jest to fachowo zorganizowane i ludzie, niektórzy w ten sposób się uczą, płacą. Ja bym też tak zrobił, tylko nie ma miejsc. Ale tam jeden taki właśnie pan z Akademii Muzykanta kiedyś, jak zobaczył te moje pierwsze dni z akordeonem, co nie miałem go w ręku tyle lat, to napisał mi: Wojciech, ty nie potrzebujesz mnie. Ty po prostu staraj się utwór po utworze w internecie sobie szukaj sam i korzystaj tam z tej wiedzy, co ci przekazują, i próbuj po prostu samemu się uczyć. No i będę się po prostu uczył samemu. Czekajcie, ile już minut? 14 minut. Moi drodzy, będę się uczył samemu, ale muszę wam powiedzieć, że mam znajomego, który ma kolegę w pracy, który uczył w Kijowie 15 lat gry na akordeonie. W szkole muzycznej najprawdopodobniej. Chodź, kochani. Już zaraz.
i będę na pewno się próbował z nim za jakiś czas skontaktować. Może jeszcze nie w tym roku, ale będę na pewno szukał takiej pomocy. Dobra, moi drodzy, ja tu gadu. Do zobaczenia, do potem, hej. Musimy znaleźć jakąś miejscówkę na te nasze właśnie ćwiczenia. Jest tu całkiem sympatycznie, zobaczcie. Są drzewa. A my potrzebujemy jakiegoś pieńka, żebym mógł sobie usiąść. Na razie, pa, hej. Emilcia tutaj sobie z boku siedzi na styropianie, sobie gra. Kupiła sobie tam co jakieś przekąski, picie sobie kupiła. Także dzisiaj właśnie taki właśnie mamy popołudnie. Nie mamy czasu za bardzo, nie kochanie? Nie mamy za bardzo czasu, ale postaram się przegrać te swoje takie różne utwory. I będziemy szli do domu, bo mamy gości dzisiaj. Zapraszam do oglądania. Zapraszam do oglądania. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Po co my to nagrywamy? Po to, żeby właśnie w polu to dlatego, żeby troszeczkę sąsiedzi odpoczęli i żebym ja się troszeczkę odważył w terenie grać. Co prawda w polu gramy tutaj szczerym, ale to mało istotne. Chodzi o to, żeby też zobaczyć, jak akordeon będzie go słychać na filmach w terenie. Teraz kamerka stosunkowo jest daleko, ale jak ona się rozbrzmi, to tutaj jeszcze strumień płynie, może to będzie po prostu wszystko taki po prostu troszeczkę nie wypał. W każdym razie chcemy pokazać właśnie, jak ludzie kiedyś żyli, że słuchali właśnie takiej muzyki, takich właśnie samouków. Jeszcze mieli inne zajęcia. Ciężka praca, na przykład w polu. Modlili się często wieczorami, grali w karty, opowiadali sobie kawały i przygrywali sobie, kto jak potrafił, na czym przygrywali sobie, przyśpiewywali. Dlatego chcieliśmy właśnie nawiązać właśnie do takich właśnie czasów i będziemy teraz starać się coraz częściej takie filmiki właśnie nagrywać z domu, jak wieczorami przygrywam, jak Emilcia tam na razie sobie tak może jeszcze mało, nieśmiało, nieudolnie sobie coś tam nuci. Ale powiem szczerze, że już dzisiaj może nie będzie nuciła tutaj, ale już zapada zmrok, czy w zielonym gaju, to widzę, że już nawet troszeczkę słowa już poznała, bo jej tam troszeczkę przypominam jej, znaczy opowiadam jej i pokazuję jej filmy właśnie, jak panie śpiewają właśnie. Fachowo już tak, tak? Moi drodzy, dobra, ja tu gadu. Mam nadzieję, że będzie mnie w miarę słychać i widać z tą harmoszką. Ale to się okaże. A my ćwiczymy sobie. Pewnie. Sąsiedzi odpoczną. A tutaj fajnie, spokojnie. Pewnie, tak. Tak znalazłem sobie takie zacisze. No właśnie fajne. Woda szumi. Ale grałem przez 20 minut w skórze, poluzowałem i mi to wszystko tak nie szło. Musiałem tak jak w domu. Musi być luźno. Pewnie. Bo inaczej jak nie masz tak, bo to tak się siedzi, nie? Bo inaczej... Moi drodzy, jeszcze jakieś 20 minut i musimy zmykać, bo będziemy mieli gości na obiad. Ale zainteresowanie było, muszę powiedzieć, jeżeli chodzi o granie. Kilka osób tak przechodziło. Ja tam nie będę wszystkiego wstawiał oczywiście, ale było takie osoby, tutaj nie było ich widać, bo tutaj wszystko jest tak zrobione, że nie widać tych osób, tylko one przechodzą. Ale uśmiechają się, kiwają i było kilka rozmów, nawet było takie małżeństwo, gdzie z daleka tylko patrzeli, czy ja nie widzę, bo robili mi zdjęcia i próbowali coś tam nagrywać, żeby w relację pewnie wstawić albo pokazać w domu. Takie było zainteresowanie, ale generalnie mile, miło było, jeżeli chodzi o takie właśnie zachowanie ludzi. Tutaj takie fajne miejsce się żeśmy sobie znaleźli. Powiedzmy, że jest spokojnie, ale nie jest tak spokojnie, bo wiaterek zawiewa. Chwilami jest. Ja po prostu jeszcze na lewe ucho mało co słyszę. I na to ucho, że tak powiem, bo tutaj ten... Moi drodzy, to jest moja prawa ręka. U was to może inaczej troszeczkę widać, bo aparat jest nieustawiony i nieraz mi ludzie piszą, że jestem mańkutem, czy tam, czy mam akordeon odwrócić. Nie. To jest taki właśnie... Po prostu źle ustawieniach jest. W każdym razie to jest moja prawa ręka. Jeszcze sobie troszeczkę pogram. Bo to chodzi o ćwiczenia, żeby jak najwięcej ćwiczyć. Nie,
nieważne, że te same utwory. Mam tam gdzieś na kartce zapisane, a już mi się nie chce zaglądać. 15 utworów. Zagram jeszcze tego z zielonym gaju. Thank you.
jak ptaszki w zielonym gaju śpiewają. Zapada zmrok. Zapada zmrok. Tylko pora nie ta. Nie czuję się tego. Zapada zmrok. Nie czuję się tego. Ale dobra, zagram zapada zmrok. Strasznie, moi drodzy, muszę już iść do domu, bo mam coś spuchnięte w ogóle palce. Może też od tego ćwiczenia, bo codziennie jednak się ćwiczy i w pracy tam mam taką robotę ziemną, przy kamieniach trochę tam robię i coś. Palce mam takie spuchnięte, no to jest za długo dla mnie. Akordeon też pierwszy raz wyszedł na spacer, że tak powiem, bo to jest prawie że nowy. Rok zaledwie ma z groszem. Także też nie wiem, jak na niego wpływa to ciepło tutaj, tak? Zimno źle wpływa, ciepło podobnie, nie? Spotykam na te zawory, tam są te zawory plastikowe. Za dużo słońca też niedobrze, moi drodzy, ale takie pierwsze koty za płoty, byliśmy za Mircią dzisiaj. No
zadowoleni, Emilce, jesteśmy, nie? Z tego wyjścia, troszeczkę nawet krótko w sumie. Ale cóż, nie mamy czasu, to nie ma co tutaj siedzieć, jak nie ma czasu. Może jutro przyjdziemy, jak będzie pogoda. Znowu sobie poćwiczyć. Ja oczywiście tego wszystkiego wstawiał nie będę, moi drodzy, to co nagrałem. No i tak połowę tam 30% będę musiał wykasować, no bo przecież nie będę tego. Ale tutaj takie fajne miejsce sobie znalazłem, bo sobie przyniosłem pieniek, tutaj poduszki. I fajnie jest, bo jest taka bryza. O, mam, zobaczcie, mam chusteczkę. Ręki pod tyłek. Ej, super. Chusteczki. Moi drodzy, podsumowanie z dzisiejszego rzępolenia w polu. Powiem szczerze, że nie za bardzo mi to szło. Jakoś tak mnie coś rozpraszało, nie wiem. Bo to jeszcze jest taka stosunkowo wczesna godzina. Tutaj to wszystko żyje, ptaki, wszystko. Tam nie chodzi, że ludzie chodzili, by to nie przeszkadzało. Akurat to wyjątkowo mi nie przeszkadzało, bo ludzie mi nie przeszkadzali. Bo się tylko uśmiechali i właściwie to chcieli zagadać w większości, ale ja też tak nie będę za każdym przejściu kogoś przerywał. Ale to pierwszy raz jest, moi drodzy, za którymś razem już będę się bardziej skupiał. Będę się skupiał bardziej na tym graniu. O, zobaczcie. Taki plecak. 400 zł kosztuje niestety na akordeon. 80-basowy. Ale bardzo wygodnie się nosi, bo on jest szeroki. Także powiem szczerze, że nawet nie za bardzo czuję, że mam akordeon na plecach. No i super. No i super. Moi drodzy, pozdrawiam i do zobaczenia. Do zobaczenia następnym razem. Następnym razem będę miał też już za jakiś czas krzesełko. To też będzie inaczej, bo będę mógł sobie praktycznie wszędzie usiąść, tak? Wszędzie usiąść, w różnych miejscach. Nie żeby ciągle w takich oklepanych. Zobaczymy, jak w ogóle jest z tym głosem tutaj, jak się nagrywa. Bo ja nie mam przecież żadnych mikrofonów. Mógłbym mieć taki mikrofon, w sumie kupić sobie ten na Bluetooth'a. No, musiałbym pomyśleć nad tym. Mieć na Bluetooth mikrofon i próbować po prostu w terenie grać właśnie, jak to będzie w ogóle się nagrywało. Sprawdzić, jaki będzie odbiór. Także pierwsze koty za płoty były. Jestem zadowolony generalnie z tego, że w ogóle wyszliśmy z domu. To jest najważniejsze, że wyszliśmy z domu. I tyle. Nie wiem, czy to w ogóle będziecie oglądać, bo teraz się okazuje, że przecież tyle tego tam nagrałem i to mi nie w ogóle ta muzyka nie szła, także może tam z 2 minuty tylko wstawię takie urywki, że gram pod koniec filmiku i tyle, pozdrawiam i do zobaczenia, do jutra, cześć, hej.